A jak wyglądało wasze szkolenie? Kupowaliście co dla siebie? Dla siebie kupowaliśmy... Kurs i... Nie, kursy mieliśmy zdobyte. Umiejętności też kupowaliśmy, a dwa kursy mieliśmy zdobyte przez... Nie, bo dwa razy rozwijaliśmy, raz kupiliśmy cechy i umiejętności, raz kursy. Dobrze, czyli no, zgodnie z zasadami, które obowiązują we współczesnej firmie, nie tylko rozwijaliście zakład, ale rozwijaliście i szkoliliście pracowników, czyli mówiąc no, konkretnie, szkoliliście siebie, bo to jest dosyć istotne. W dzisiejszych czasach firma, która nie szkoli pracowników, niestety nie ma też później efektów. Zasada, która obowiązywała podczas gry do tego czasu, to ja. Czyli po prostu hołdowaliśmy w zasadzie stosowania etyki w biznesie. W związku z tym, ile mamy rocznych tajemnic? Zero. Zero, tak? Natomiast zainteresowanie mediów wynikające ze scenariuszy jest na jakim poziomie? Na plus 3. Na plus 3. Czyli taka jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Wiemy, jak wyglądamy. Proszę bardzo, czytamy zajawkę. Organizacja Power Hope wybrała Was, abyście w swoim regionie wdrażali nowe ekologiczne technologie. Power Hope zaufało Wam, nie wtrąca się i niespecjalnie kontroluje Wasze działania. Tym razem jednak dostaliście od Power Hope wyraźne polecenie, aby zaprzestać produkcji baterii szelowych. W oficjalnym piśmie znajduje się informacja, że baterie te są niebezpieczne dla zdrowia. Jednak Wasze badania i opinie wielu innych ekspertów nie potwierdzają tego. W kuluarach i bardzo nieoficjalnie mówi się o tym, że Power Hope pokłóciło się z wynalazcą i dlatego wycofuje jego patent. I teraz musimy się zastanowić, czy faktycznie Power Hope może sobie pozwolić na coś takiego, jak kierowanie się sympatią czy antypatią, no bo skoro pokłóciło się z wykonawcą, to teraz, czy faktycznie nie chce dopuścić na rynek baterii, która podobno ma być dobra, która może uratować świat przed kryzysem. Mi się wydaje, że czy to raczej nie jest. Bo w zasadzie masz, żeby sobie wybrać takie względy osobiste. No, ale musicie pamiętać, że musicie się liczyć ze zdaniem z jednej strony Power Hope, dlatego że z jej ramienia właściwie wasza firma powstała dzięki Power Hope. Wy istniecie na rynku. Ta firma Was w wielu działaniach wspierała, tak? Pomagała Wam poprzednio. Także musimy sobie odpowiedzieć na te pytania, ale to nie tak szybko. Trzeba bardzo szybko działać, bo wiemy, kryzys energetyczny w dalszym ciągu postępuje, tak? Paliw naturalnych brakuje, ropy nie ma. Musimy znaleźć coś, co będzie wytwarzało energię, a nie będzie, tak jak zawsze, szkodliwe dla człowieka. Więc macie możliwość, albo zastosujecie się do poleceń z góry, czyli do poleceń Power Hope i będziecie nic nie robili, tylko uznacie, że skoro nie każą, to nie robimy, lub będziecie dyskutować, przekonywać Power Hope do zmiany decyzji, albo będziecie chcieli zbadać baterię. Ja jestem to zgodna. Bo to jest niemożliwe, żeby po prostu względy... No, to baterie są już sprawdzone. Właśnie, ale przebadania są... Kiedy były sprawdzone ostatnio? To jest pytanie. Nieładnie, brzydko, niefachowo.
żeby nam to nie przeszkadzało w pracy. Ja myślę, że skorzystamy z działu badań i rozwoju. Tak, działu badań i rozwoju, pod warunkiem, że mapie zniszczy 4 punkty. Ile ma punktów? 5. 5. Dobrze. 5. Mamy przebadać tę baterię, mamy prototyp, więc na pewno wykorzystam moje studia inżynierii materiałową. Sprawdzę, z czego jest zbudowana ta teka, rzeczywiście są tam jakieś pochybienia, jakieś substancje szkodliwe dla zdrowia. Jestem specjalistą do spraw odnawialnych źródeł energii. To jest odnawialne źródło energii, no bo musimy znaleźć alternatywne rozwiązania. Na pewno jestem także inteligentny, co w dużym stopniu pomoże mi znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Dopatrzę się wszystkiego. Skoro są podobno szkodliwe dla zdrowia, no to mogę też wykorzystać działo ochrony środowiska, bo skoro są szkodliwe dla zdrowia, no to też środowiska na pewno też, także trzeba je pod tym kątem także przebadać. Tak, trudno oddzielić nas od środowiska. To są co u ciebie? To jest staż. To jest staż, czyli punkt 1. No i na pewno jestem jeszcze otwarty na nowości, czyli nie rzucę tego, nie potraktuję tego zbadać i koniec, tylko jakoś wciągnę się w to bardziej. Dokładnie. Będzie bardzo dobrze. W zasadzie dobrze. No to studiowałam w miejscu, czy w analizie dokumentów, czyli z poprzednich badań. Mogę szybko przeanalizować te dokumenty. Jako asystentka prawno organizacyjnego mogę organizować pracę naszych ludzi. To jest praca i studia, czyli studia dwa, praca też dwa, tak? Mam cechę spostrzegawcza, czyli jeśli dla mnie coś nie tak, czyli szybko zauważę. Może jeszcze. To może być teraz. Może zacznę od umiejętności obsługi systemu badania. No, informacje na temat baterii są ulokowane w jakichś dokumentach komputerowych. Tam przyda mi się umiejętność. To jest? To jedna umiejętność. Aha, to jest umiejętność. Proszę. Wyszukiwanie danych w archiwach, to z poprzednim. No, archiwa może to nie są, ale wyszukiwanie danych w poprzednich badaniach, z poprzednich badań. W pierwszym scenariuszu już była sprawa baterii, prawda? W pierwszym scenariuszu nieco prawda tych szalowych, ale baterii, które zaproponował pan Piotr Skomel, czyli coś może nam, korzystając z tych baz danych, możesz coś tam wyciągnąć, tak? Cecha, zwracając uwagę na detale. Będę dostrzegać drobiazgi, które znajdują się w wszelkich dokumentach, które będą mogły pomagać, żeby próbować pomóc przy bezpośrednim badaniu tego jak maszyny. I na razie to wszystko mogę wydarzyć. No to ja z moich cech jestem osobą dynamiczną. Nie dopuszczę do tego, aby w naszej pracy był zastój. Wszystko będzie odbędzie się szybko, no ale sumiennie przy okazji też w tej szkole zadają takie cechy. Myślę, że można to potraktować dla mnie, ponieważ jestem w dziale marketingu i sprzedaży, no to jest to dla mnie zdolność do edukacji, jest to dla mnie coś nowego, szczególnie na to dużo wyciągnę swoje wiedzy. Jestem osobą odporną na...